Pomysł, w sumie inicjatywa to nawet wzięta jest z Facebooka, z różnych grup rękodzielniczych, gdzie rękodzielniczki zbierają się, jakieś tam akcje tworzą, a taką akcją przewodnią była, w której ja brałam udział, była akcja szycia poduszek dla domu dziecka w całej Polsce, walentynki. Pomyślałam, że fajnie by było coś zrobić tutaj dla naszych dzieciaków. Wiedziałam, że Kinga jest taką duszą artystyczną w naszym tutaj rejonie. Mówię, no to dobra, spróbujemy do niej napisać. Napisałam do niej na Facebooku, myśmy się kompletnie nie znały. Odzew był taki, że tak, super, fajnie. Jakbyśmy to widziały, popisałyśmy na Facebooku, potem był telefon, jeden, drugi, trzeci. Po tygodniu żeśmy się spotkały, ustaliłyśmy, jak to ma wyglądać, z czego najlepiej by to było. Kto mógłby nam ewentualnie pomóc w tej akcji? Kinga dała wpis u siebie na blogu. Zebrała się grupa osób, które wyraziły chęć pomocy nam w tym przedsięwzięciu. No i takim cudem powstał akurat tu dla Bodzewa 38 królików. Że ja sympatyzuję z Rogowem, z Domem Pomocy Społecznej, no to stwierdziłam, że do nich chcę uszyć, tak? Agnieszka Doleszna i tak się zrodziło akcja szycia 130 poduszek, także 130, także w sumie jak zaczęłyśmy szyć, to uszyłyśmy aż 190 królików, także trochę na górkę nawet tak nam to poszło. Materiały zakupiłyśmy ze środków, które uzbierałyśmy z licytacji naszych prac, znaczy się naszych prac. Są to prace, które przekazały nam rękodzielniczki zaprzyjaźnione z manufakturą. Zlicytowałyśmy te wszystkie prace, zresztą zakupiły to także nasze koleżanki i za te środki kupiłyśmy wypełniacz i bawełnę i wszystkie inne potrzebne materiały. Zbierała do nas także fundacja Doktor Clown, oddział w Lesznie, tkaniny w szkole jakieś w liceum bodajże. I te tkaniny, które mogłyśmy wykorzystać, to wykorzystałyśmy także do szycia. Mam nadzieję, że gustowny kolor. Widzę, że lubi, że różowy. Trafiliśmy. I równie uchwieciony dla Wiktorii. Tylko dwie osoby były takie, które trafiły do nas z ogłoszenia w prasie, a reszta wszystkie osoby, które kiedyś były gdzieś u mnie na warsztatach, moje koleżanki, przyjaciółki w sumie. I tak faktycznie tak zaczęłyśmy, że tak. Akcja jest Lawendowej Manufaktury i Przyjaciół. Tak faktycznie było. Znaczy, akcja jest dla nas dużym zaskoczeniem. W ogóle ilość osób, która przyłączyła się do tej akcji, jest niesamowita i tutaj z tego miejsca chcemy naprawdę bardzo serdecznie podziękować, bo wiem, że hasło gdzieś padło w mediach, a tutaj też panie mówiły, że bardzo dużo osób się faktycznie w tym momencie do tego przyłączyło, więc z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy. Moje pierwsze takie działanie to nie było, ale pierwsze tu na rynku lokalnym i się właśnie cieszę, że udało nam się tutaj dla naszych dzieci coś zrobić, dla naszych seniorów, bo zawsze się szyło gdzieś tam w Polskę, tak? A nigdy tutaj na naszym rynku lokalnym, także naprawdę się cieszę, że nam się udało coś takiego tutaj zrobić.